Adam Mickiewicz nie jest tym, za kogo go wszyscy uważacie. To kłamca i oszust! On też nadal żyje? Przyjrzyjcie się tej sprawie. Zrozumcie w końcu, że to ja miałem być wielki. Że to ja zostałem ograbiony z mojego przeznaczenia. Jeżeli istnieje ktokolwiek, kto jest w stanie go zdemaskować, tym kimś będę właśnie ja. Dobrze, ale powie nam pan, jakim cudem znalazł się pan w naszych czasach? Nie! Cornelius uprzedzał mnie przed spotkaniami z takim jak wy. Kim jest Cornelius? To on pana przysłał? Gdzie on jest? Żegnajcie! Dzień dobry. Juliusz Słowacki! Ada! Wiedziałem! Wiedziałem, że żyjesz! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. A ja się właśnie nie cieszę! Proszę mnie w tej chwili rozwiązać! Jestem wieszczem narodu polskiego, nie będę... Jesteś leszczem narodu polskiego, jak już. Wypraszam sobie! Dobra, uspokój się, bo sobie wąsa oplujesz. No powiem ci, że jestem pod wrażeniem. To, że tu jesteś, oznacza, że przechytrzyłeś Corneliusa Vanderbilta. Nie zrobiłeś mu chyba krzywdy, co? Oczywiście, że mu nie zrobiłem! Nie jestem tobą! Ty nikczemna, żałosna kreaturo radosna! Ty plugawca już parszy... błagam cię, nie trzyj ryja w moim domu! Cornelius wie, że tu jesteś? Nie odpowiem na żadne pytanie, dopóki publicznie w państwowej telewizji i globalnym internecie nie przyznasz się do zbrodni, której byłeś autorem. Mógłbyś nas zostawić na chwilkę? Jeszcze raz, do czego mam się przyznać? Do tego, że mnie okradłeś! Jesteś złodziejem, nikczemnikiem i szubrawcą! Masz wyznać swoje winy! Dlaczego? Bo tak nakazuje uczciwość ludzka. A, no tak. Nie. Słucham? Naprawdę myślisz, że człowiek, który ukradł dorobek czyjegoś życia i podpisał się pod nim, kieruje się na co dzień ludzką uczciwością? No. No właśnie. Bo widzisz, ja lubię swoje życie. Lubię to, że jestem sławny. Lubię mój dom. Lubię to, że mam pomnik w Krakowie. Masz pomnik w Krakowie? Nie przerywaj mi. Ale najbardziej lubię fakt, że wszyscy uważają cię za gorszego ode mnie. Ale to nieprawda! Ale kogo to obchodzi? W pojedynku Mickiewicz-Słowacki to ty lubisz Backi. Nieważne, czy lubię, czy też nie lubię, ważne, że przyświeca mi cel szczytny, który wiedzie mnie pośród dolin ciemnych, pośród lasów głuchych. Jezus Maria. Przez nurty rzeki Styksu, niczym... Jak ty ze sobą wytrzymujesz? Niczym tygrys lub pantera, lub jak słoń wśród nocnej ciszy. Wiesz coś? Nie będę jadł niczego, co wyszło spod twoich brudnych rąk. Spoko, to pa. 5 lat, rozumiesz? 5 lat szukam tej twojej krzywej mordy! 5 lat upokorzeń i wyrzeczeń! Kiedyś myślałem, że to ja jestem ten niezdolny. Że Bóg zamiast talentu postanowił obdarować mnie wyjątkową urodą. Ale kiedy miałem 30 lat, po raz pierwszy zobaczyłem się w lustrze i zrozumiałem, że gówno prawda! Nie miałem ani urody, ani talentu, ani pieniędzy! A nie myślałeś może o tym, żeby się po prostu zabić? Oczywiście, że myślałem, ale wtedy pojawił się Cornelius i powiedział mi, co zrobiłeś. Okradłeś mnie! Cofnąłeś się w czasie, wręczyłeś moje teksty samemu sobie i opublikowałeś je, zanim zdążyłem cokolwiek napisać. Odebrałeś mi całe moje życie! A teraz żyjesz tu sobie, jak gdyby nigdy nic, pławisz się w luksusach nie swojej chwały, udajesz swojego własnego potomka i po tym wszystkim jeszcze mnie obrażasz! Cornelius ci tak powiedział, czy sam sobie to wymyśliłeś? Bo to w ogóle tak nie było. Owszem, cofnąłem się w czasie, ale przypadkiem. No może wziąłem sobie kilka twoich tekstów. Ile dokładnie? No, wszystkie. Ale wcale nie wręczyłem ich samemu sobie z przeszłości, jak w jakimś filmie. Bo ja wcale nie pochodzę z twoich czasów. Co? Ja jestem stąd.
Jeżeli ktokolwiek jest winny całej tej sytuacji, no to niestety jest to Cornelius. Nie rozumiem. No jakoś wcale mnie to nie dziwi. Dobra, słuchaj, zagrajmy w otwarte karty, co? O tym, że przeniosłeś się w czasie, wiem już od dawna. I kiedy ty szukałeś mnie, ja szukałem ciebie. Naprawdę? Kurde, wiedziałem, że nakręcenie zaginionych poematów to był zły pomysł. Ani mi się to nie wyklikało, ani... Raz mi się nawet śniło, że się pogodziliśmy w tajnym parku poetów, ale potem pokazałem ci faka, a ty zacząłeś mnie gonić. Śniłem ci się, kiedy jesteś słodziutki. Stary, naprawdę myślałeś, że się o tobie nie dowiem? Pokazałeś się chyba we wszystkich stacjach telewizyjnych. Władcy formatów, tropiciele prawdy, płachta na byka. Na co ty liczyłeś, pajacu? Że wparujesz tutaj i co? A może to był twój wielki plan? Może tak naprawdę chciałeś dać się schwytać, co? Dokładnie. Taki był mój plan. No to brawo, co ci się w końcu udało. Zamawiamy tort i robimy przyjęcie? Ale jak to? Tak teraz? Jezu, jaki ty jesteś głupi. Wolę być głupi niż mieć tłuste włosy. A ja wolę mieć tłuste włosy niż to gówno na głowie. Ja wolę mieć to gówno na głowie niż włosy łonowe na twarzy. Policzka się znaczy. Czy jest jakiś poziom dna, na którym się w końcu zatrzymasz, czy zawsze to kopiesz się głębiej? Zawsze to kopię się głębiej. Nigdy nie przestanę. Choćbym u wrót piekieł miał się spotkać z samym szatanem. Nie zaczynaj, nie zaczynaj. Być może dni moje policzone w ciemnej skąpane są zasłonie, lecz... Porzap się! To jeszcze nie koniec, Adamie. Moi przyjaciele wkrótce mnie uwolnią, a wtedy przekonasz się, co oznacza magiczna moc przyjaźni. Cornelius w końcu mnie uratuje, a tobie będzie waliło z ryja! Cornelius? Poznajesz? Jego już nie ma. Zrozum, Juleczku. Nikt cię nie szuka. Nikt cię nie uratuje. Nikogo nie obchodzisz. Jesteś jak flaga na księżycu. Albo widły w gównie. Całkiem sam. Ale jak to? Gdzie jest Cornelius? Padło zbyt wiele pytań, a za mało odpowiedzi. To nie może się tak skończyć. Nie możesz mnie tu tak zostawić. No, rzeczywiście nie mogę. Przekonałeś mnie. Ratunku! Mickiewicz, to chuj! Mickiewicz, to... Jeszcze raz, do czego mam się przyznać? Do tego, że mnie okradłeś! Jesteś złodziejem, nikczemnikiem i szubrawcą! Masz wyznać swoje winy! Dlaczego? Bo tak nakazuje uczciwość ludzka. Ale to nieprawda! Ale kogo to obchodzi? W pojedynku Mickiewicz-Słowacki to ty lubisz Backi. Nieważne, czy lubię, czy też nie lubię.